Tak jest, oddaję głos. Tak właśnie pani Barbara wspomniała mojego tatę i teraz dopiero doceniam ogrom pracy, jaki tato przede wszystkim położył, żeby przypomnieć, no tutaj nawet nie dziesiątki, ale setki rodzin, rodów związanych z Tarnowem, w tym też rodu chyba najbardziej znaczącego, jakim byli Sanguszkowie. Ja tak wszechstronny nie jestem. Moje takie zamiłowanie historyczne, jeżeli chodzi o Tarnów, to okres I wojny światowej. Szukania potomków, rodzin, tych, którzy z Tarnowa i okolic w 14 roku, a może w latach następnych, poszli do Legionów Polskich. Traktując Legiony jako wtedy namiastkę Armii Polskiej, której celem było walczenie niepodległości. Co faktem stało się w 1918 roku, ale w 14 jeszcze nikt tego nie wiedział. Więc kompletuję listę tarnowskich legionistów, ochotników do legionów, urodzonych w Tarnowie albo w tych wtedy wsiach podtarnowskich, które dzisiaj są częścią Tarnowa. I jak mieliśmy ostatnie spotkanie, to było w listopadzie, o właśnie drogach Tarnowa do niepodległości, to wspomniałem wtedy, bo znalazłem czterech takie osoby, które urodziły się w Krzyżu. I byli oni ochotnikami do Legionów Polskich. Będziemy na cmentarzu starym w środę, to jeden z nich jest pochowany w kwaterze zasłużonych. Wtedy przypomnę Państwu tą postać. Więc w tej dziedzinie jest masę pracy, bo temat legionistów i ochotników do Legionów został tylko w Tarnowie, tak można powiedzieć, po łebkach zrobiony. I tu jest masę pracy, a co dopiero, wracam tutaj do mojego taty, który tyle rodzin, tyle rodów, tyle fantastycznych osób przypomniał. I pisząc przewodniki po cmentarzu starym, uchronił ich przed zapomnieniem tak naprawdę. Gdyby nie te przewodniki, gdyby nie te krótkie biogramy, to być może nie pamiętali. Bo z legionistami od 100 lat, tak, w jakim sensie czarna plama tarnowskiej historii. Ja bym chciał zapytać jeszcze, bo mój dziadek w 14 roku był tutaj z Przyszyna i był żołnierzem austriackim. Tak. I w pierwszej bitwie z Moskalami dostał się do góry. To przybiło karę na szynowy, ale Moskale mieli straszną przewagę wtedy i dowódca mu kazał przestać i poddał zasadę. I dostał się do niewoli wywieźć, bo to jeszcze tak traktowali tych żołnierzy łagodnie. Wywieźli go gdzieś w stronę Syberii i tam był 8 lat w niewoli. Po układach Piłsudski, Stalin po wymianie jeńców dowiedział się, że coś takiego jest i na piechotę prawie przyszedł. Tak. No to 8 lat. 8 lat, to jest. Tak, jeżeli w 14 roku. Tak, w 14 roku. Trafia do niewoli ruskiej. Dobrze pan podkreślił, że wtedy traktowanie jeńców zupełnie było inne niż to, co się później działo w II wojnie, gdzie wiemy, jak Sowieci NKWD postępowało. Bardzo możliwe, masę jest takich przypadków, kiedy Polacy, armia austro-węgierskiej zostają się do niewoli. Wszystko to jest znane, jest pochowany przy Szymbardziem na cmentarzu. Jeszcze jako ciekawostkę, jak wróci, no to chciał się ożenić. Proboszcz mu nie chciał dać ślubu, ponieważ musiał udowodnić, że tam się wróci nie ożenił. Ale tak z Szymbałdem Wojciech Dziurawiec, taka osoba legionisty z Szymbałdu, też na cmentarzu jest pochowana. Ale to jest jak powiedziałem. No to. Dobrze, wracam do tematu dzisiejszego spotkania. Sanguszkowie w Tarnowie. Wspaniała rodzina, wspaniały ród magnacki, to znaczy należący do bardzo niewielkiego kręgu, bajecznie wręcz bogatych rodów, które przede wszystkim swoje posiadłości, swoje latyfundia, swoje włościa miały na tak zwanych kresach, czyli tych terenach, które dzisiaj za przyczyną paktu Ribbentrop-Mołotow i II wojny światowej już bezpowrotnie, a może mieli nadzieję, że nie bezpowrotnie, ale na razie są one poza naszymi granicami. Są dzisiaj na Ukrainie, są na Białorusi, są na Litwie, Kresy Wschodnie. Tam były bajeczne fortuny. Sanguszkowie wywodzili się od księcia Giedymina, czyli tego, który założył rodzinę Giedyminowiczów. Giedymin był dziadkiem Władysława Jagieły.
który za sprawą ślubu z Jadwigą został królem polskim i rozpoczął coś fenomenalnego. Unię polsko-litewską, która od XIV wieku przetrwa do rozbiorów i była europejskim fenomenem. Czyli te dwa państwa w miarę pokojowo dogadały się między sobą i tą Unię kontynuowały najpierw personalną, później od Unii Lubelskiej bardziej były te dwa państwa związane. Więc Sanguszkowie wywodzą się jako ród, jako rodzina magnacka, litewska od Giedymina, tego, który tak naprawdę zakłada potęgę litewską, Wielkiego Księstwa Litewskiego, który za sprawą jego wnuka Władysława Jagiellę Litwa powiązała się z Polską na kilkaset lat. Dopiero rozbiory w XVIII wieku kończą to, co nazwamy pierwszą Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą obojga narodów, która była europejskim fenomenem. Więc Sanguszkowie, wspaniały magnacki litewski ród, który swoimi korzeniami sięga XIII wieku, wywodzi się od Giedymina. To jest herb rodu Sanguszków. Najważniejszym elementem jest to, co jest w środku, czyli ten rycerz, który zrywa się do pogoni za uciekającym, pokonanym wrogiem na polu bitwy. Rycerz, który fachowo nazwany jest pogonią. Pogoń do dzisiaj jest godłem państwa litewskiego. I owa pogoń, ten rycerz, który w środku się znajduje, to także herb rodowy Sanguszków. Zwracam uwagę na ten element, ponieważ my go możemy w Tarnowie, ten element zobaczyć. I to w takim bardzo ważnym miejscu, może Państwo kojarzą. Ratuszu. Na szczycie wieży ratuszowej w Tarnowie zobaczymy właśnie litewską, sanguszkowską pogoń. Nie orła, który jest w wielu innych miejscach wyeksponowany, ale litewską pogoń. Jak młodzieży w szkole zadaje tą zagadkę, no dlaczego mamy litewską pogoń? Gdzie Małopolska, gdzie Tarnów, a gdzie Litwa, tak? No jaki tu jest związek? I no, z reguły jest cisza w klasie, bo no, młodzi sobie nie zdają, trzeba to dopiero im uzmysłowić. Życzeniem jednego z tarnowskich sanguszków, Władysława, kiedy zawierał kontrakt w połowie XIX wieku z Tarnowem, z władzami miasta, kontrakt, który miał ogromne znaczenie, zaraz jeszcze o nim powiem, życzeniem było, aby miasto radni odwdzięczyli się umiejscowieniem na szczycie wieży ratuszowej, właśnie w nawiązaniu do sanguszków owej litewskiej pogoni. Jak Państwo będą przechodzić przez rynek, proszę zadrzeć głowę do góry wysoko i zobaczyć na szczycie wieży ratuszowej właśnie litewską pogoń. Pamiątka po Sanguszkach. Jest ich w Tarnowie o wiele więcej, no ale to jest szczególnie wymowne. I teraz Tarnów był od samego początku, od założenia w XIV wieku przez Spycymira z rodu Lelewitów, był miastem prywatnym. Kilkaset lat zawirowania rodzinne, koligacje, układy, Tarnów po Lelewitach jest w rękach tarnowskich, ostrowskich, zamojskich, lubomirskich, innych wspaniałych arystokratycznych, magnackich rodów i ciągle jest miastem prywatnym. Na początku XVIII wieku umiera bezpotomnie książę Adam Lubomirski. Nie ma dzieci, nie ma komu przekazać swojej magnackiej fortuny. Lubomirscy, kolejny wspaniały ród, więc wszystko trafia do jego siostry Marii Anny, a ta jest żoną księcia Pawła Sanguszki. Imię Paweł się pojawia w tym rodzie. Jest kilka takich imion, które się bardzo licznie przewijają przez kolejne pokolenia. I to jest rok 1723. Pani Barbara powiedziała początek XVIII wieku. Tarnów, traktowany jako hrabstwo tarnowskie, ale miasto prywatne, trafia za sprawą właśnie tego związku Marii Anny Lubomirskiej z Pawłem Sanguszko, trafia w ręce rodu Sanguszków. To jest początek XVIII wieku, dokładnie rok 1723. I tak się zaczyna związek właśnie Sanguszków z Tarnowem, który bezpośrednio w zasadzie potrwa do roku 1946, kiedy Konstancja Sanguszkowa w tym roku umrze,
I w zasadzie to jest ten moment, kiedy kończy się taki fizyczny pobyt, bo jej dziecko, czyli książę Roman, już wtedy był w wyniku II wojny światowej za granicą. W Sanguszkowie jako ród dalej oczywiście funkcjonuje. Żyją potomkowie Romana Sanguszki, tak, ale już za granicą, w Brazylii, ponieważ tam losy powiodły, zawiały właśnie Romana Sanguszko. Natomiast rok 1946 to jest taki moment, kiedy fizycznie ten ród, rok, który zamyka fizyczny pobyt rodziny Sanguszków w Tarnowie. Tutaj mamy kolejnego z Sanguszków związanego z XVIII wiekiem, Hieronima Sanguszkę, którego wielką zasługą jest budowa pałacu istniejącego do dzisiaj w Gumniskach, pałacu Sanguszków, rok 1799. Tam wcześniej był drewniany dwór, a Hieronim, potomek Pawła, którego wspomniałem wcześniej, buduje pałac. On w XIX wieku zostanie otoczony wspaniałym parkiem w stylu holendersko-włoskim. To taka mieszanina i ten park do dzisiaj otacza pałac Gumniska, który mam nadzieję Państwo kojarzą. Stara karta pocztowa pokazująca od strony północnej, czyli od strony parku. Wcześniej znajdowało się tam taki właśnie coś w rodzaju jeziora, stawu. Dzisiaj mamy park, który w XIX wieku został stworzony. Pałac w Gumniskach. Od Hieronima, w zasadzie właśnie do owej Konstancji, którą wspomniałem, która w 1946 roku umiera. Niestety nie w pałacu, bo nowa ludowa władza na to nie pozwoliła, zarekwirowała cały ten budynek i później go przeznaczy na inne cele. Ale do II wojny światowej, do owej Konstancji, pałac w Gumniskach to będzie siedziba rodowa tarnowskich Sanguszków. Nie zawsze oni będą po kolei od Hieronima przez kolejne 200 lat, nie zawsze będą tam przebywać. Często będą wybierać jako miejsce swojego drugą taką posiadłość, może nawet bardziej jeszcze znaną z racji niesamowitej tam stadniny koni. Sanguszkowie byli miłośnikami hodowli koni najczystszej krwi arabskiej, zwłaszcza Roman, do którego jeszcze nawiążemy. I drugim takim miejscem była Sławuta. Sławuta na Wołyniu, czyli dzisiaj tereny Ukrainy. Ale Sanguszkowie te włościa tracą w wyniku rewolucji bolszewickiej, potem powstania Związku Radzieckiego i władza sowiecka odbiera tą własność prywatną, jak z wieloma tego typu fortunami magnackimi czynioną. Więc Sanguszkowie podzieleni. Jedni chętniej przebywali tam na Wołyniu, w owej Sławucie, a w Tarnowie byli tylko incydentalnie, tutaj właśnie w pałacu w Gumniskach, ale niektórzy woleli Tarnów, swoim jakimś tam zarządcom zlecając prowadzenie Sławuty. Trzecim takim miejscem Sanguszków, który nabyli poprzez koligacje rodzinne w XIX wieku, bo było Gumniska, Tarnów, Sławuta, to były Podchorce. Ten wspaniały zamek, pałac, dzisiaj niestety niszczejący, który, jak są klasyczne wycieczki polskie do Lwowa, to z reguły jest też podjechanie do Podchorzec. Coś niesamowitego ten pałac, który należał do Sanguszków. No myślę, że Francuzi by się nie powstydzili. Jego monumentalność, jego potęga, coś niezwykłego. Zamek w Podchorcach też należał do Sanguszków, więc Tarnów, Sławuta i owe Podchorce. Podchorce i Sławutę Sanguszkowie tracą, tak? W wyniku tych zawirowań historycznych, zajęcia tych ziem przez Związek Radziecki i utracenia, zwłaszcza w roku 1939 przez Polskę. Natomiast Gumniska, natomiast Tarnów, to było w posiadaniu Sanguszków duże, szczęśliwie duże. Tutaj z kolei mamy syna Hieronima,
tego, który wybudował pałac w Gumniskach, czyli mamy Eustachego Sanguszkę. Drugie takie imię obok Pawła, Paweł, Roman, Eustachy, to są te imiona, które się przebijają w zasadzie przez cały czas. Eustachy Sanguszko miał, to jest w mundurze, bo on był znakomitym oficerem, walczy w obronie Konstytucji 3 maja, walczy w Powstaniu Kościuszkowskim, jest jednym z pierwszych osób oznaczonych nowym, do dzisiaj najważniejszym wojskowym oznaczeniem, czyli Orderem Virtuti Militari. W bitwie pod Zieleńcami król Stanisław August Poniatowski ustanowił w 1792 roku, po bitwie pod Zieleńcami, właśnie ten order, najważniejsze do dzisiaj oznaczenie wojskowe. Eustachy Sanguszko, syn Hieronima, jest jednym z pierwszych oznaczonych. Świetny oficer, walczy z Rosjanami w obronie Konstytucji 3 maja, potem Powstanie Kościuszkowskie, potem jako przyjaciel księcia Tapiego, czyli księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka ostatniego króla, którego wspaniały konny pomnik mamy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Razem z księciem Pepin idzie na Moskwę z Napoleonem, wyprawa moskiewska, ale w wyniku porażki, klęski tej wyprawy Eustachy Sanguszko podaje się do dymisji, składa tą dymisję na ręce księcia Pepiego, swojego przyjaciela. Wszyscy byli bardzo zawiedzeni, że ten znakomity oficer gdzieś tam zwątpił w sens walki o pełną polską niepodległość. Także jego losy świetnego oficera były trochę skomplikowane, ale Eustachy właśnie w Tarnowie jest incydentalny. Woli Sławutę, woli Wołyń, w Tarnowie jest incydentalny. Znakomity oficer, jeden z najlepszych, jakiego na przełomie XVIII-XIX wieku mieliśmy. No i idziemy tak, kolejnymi tutaj jak gdyby pokoleniami. Władysław Sanguszko to będzie z kolei ten Sanguszko, który chyba jako pierwszy zacznie częściej przebywać w Tarnowie. Był uczestnikiem Powstania Listopadowego i właśnie po upadku Powstania Listopadowego on się w zasadzie z całą rodziną przenosi do Tarnowa, więc od Władysława Sanguszki możemy mówić o takim regularnym pobycie tej rodziny w Tarnowie. Dwie twarze tej osoby. Z jednej strony uczestnik Powstania Listopadowego. 30 lat później, kiedy upadło Powstanie Styczniowe, on cały pałac w Gumniskach przeznaczył na przyjmowanie rannych powstańców, którzy uciekali z zaboru rosyjskiego i tutaj wybierali teren Galicji, bo on był w miarę bezpieczny. Więc cały swój pałac został zamieniony w zasadzie w szpital dla powstańców. Realnie pomaga powstańcom, a z drugiej strony ma takie myślenie konserwatywne. Raczej jest przeciwny bogatym spiskom, planom powstańczym, jakie na terenie ziemi tarnowskiej w latach 30. 40. są tworzone. On jest raczej jako konserwatysta przeciwny. Mówi, że nie tędy droga, ale z drugiej strony bierze udział w Powstaniu Listopadowym, a pokolenie później pomaga powstańcom styczniowym. Najbardziej natomiast kontrowersyjna rzecz z nim związana to jest sławetny rok 1846, kiedy w lutym i marcu przez Galicję, a ziemię tarnowską w szczególności, przetoczyła się rabacja galicyjska, rzeź galicyjska. Popalone dwory, pomordowane rodziny szlacheckie, poniszczone pola, na których chłopi nie chcieli odrabiać pańszczyznę, a ogromne posiadłości Władysława Sanguszki są w dużej mierze oszczędzone od tych pogromów. I pytanie dlaczego? Do dzisiaj kontrowersyjna rzecz w historii. Czy dlatego, że też Władysław już miał inne myślenie jako wielki gospodarz, bo on był zwolennikiem reformy włościańskiej. On chciał wprowadzić w Galicji to, co zrobiono już w zaborze pruskim, gdzie uwłaszczono chłopów z wypłaceniem pełnego odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli. Tam było to fantastycznie przeprowadzone i on widział taki model tutaj na terenie Galicji. I być może podchodził właśnie to jego podejście do tej kwestii włościańskiej, tej kwestii chłopskiej. To traktowanie swoich poddanych w lepszy sposób spowodowało, że jego ogromne majątki na terenie ziemi tarnowskiej i okolic są w dużej mierze oszczędzone podczas
Rabacji Galicyjskiej. Jego w tym czasie nie było, był w Paryżu w owym czasie. Ale z kolei inni zarzucają mu, ale to są tylko hipotezy, że być może on jednak jakiś tutaj układ z władzą austriacką, która przecież zainspirowała tą Rabację Galicyjską straszną. To przecież propaganda austriacka napuściła, tak? Zmanipulowała niepiśmiennych chłopów do tego, żeby napadali na dwory, na szlachtę, która te plany powstańcze przygotowywała w owym czasie. Władysław Sanguszko, no taki człowiek o dwóch twarzach, a jego zachowanie, czy jego postawa podczas Rabacji Galicyjskiej, no do dzisiaj niewyjaśniona, wymaga pewnie jakichś takich potężnych badań historycznych, dotarcia do źródeł i znalezienia w końcu odpowiedzi na te nurtujące pytania. On jest tym, który w tym samym roku, czyli w rok 1846 mamy tą straszną Rabację Galicyjską, ale też dla Tarnowa mamy ważny moment, to jest właśnie podpisanie owego kontraktu z władzami Tarnowa i przekazania dla Tarnowa czterech wówczas podmiejskich wsi, które następnie staną się dzielnicami Tarnowa. Mowa o największej z nich, czyli Strusinie, mowa o Grabówce. Strusina, no to wiemy, lwowska, w zasadzie po swoich obu stronach dzisiaj z kościołem misjonarzy, najpotężniejsza wieś podtarnowska do tego momentu, do 1846 roku. Grabówka to ulica Lwowska, od Bramy Pilzneńskiej w dół Grabówka. Terlikówka, no to jest ten obszar w kierunku góry Świętego Marcina, za torami kościółek na Terlikówce drewnianej i tak dalej. I Zabłocie, tak? Czyli te tereny nad Wątokiem. Te cztery wsie w zasadzie wtedy, podmiejskie, zostają włączone do Tarnowa. Pozwala na to Władysław Sanguszko, ale miał życzenie, tak? Pogoń litewska niech sobie powiewa, niech wisi na szczycie wieży ratuszowej. Tak jest do dzisiaj. Tarnów się zwiększa ośmiokrotnie. W roku 1846 Tarnów wkracza. Powolnie na razie, bo później dopiero w ramach autonomii galicyjskiej odbędzie się ten niesamowity rozwój. Ale to był bardzo ważny krok. Tarnów się rozszerza terytorialnie, powiększa się ludnościowo, otrzymuje ten potencjał, który później w ramach autonomii galicyjskiej będzie znakomicie wykorzystany. Ale to była też zasługa kolei, która się pojawiła. Tak, a kolej to jest lata 50., więc dekadę po tym kontrakcie. Bo oni już odrzucił kolei. A Pilzno też. Tak, bo mieszkańcy protestowali, że krowy nie będą dawały mleka, jak pociąg będzie przejeżdżał. I Pilzno, jak Tarnów pod koniec XVIII wieku administracyjnie podlegał pod cyrkuł pilzneński. Pilzno było ważniejszym ośrodkiem, miastem niż Tarnów. Mówię koniec XVIII wieku, Tarnów jest w głębokim kryzysie, nie? Ale to wszystko Pilzno traci właśnie, bo kolej ominęła Pilzno i Tarnów potem, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, kolei Karola Ludwika, a to są lata 50., czyli dekadę po tym kontrakcie, ale to wszystko się składa. Kontrakt z miastem, te cztery wsie, które stały się dzielnicami miasta, 10 lat później pójdzie kolej, najpierw w kierunku Dębicy, Rzeszowa i dalej Przemyśl, Lwów. I to wszystko stwarza taką podstawę, którą potem wykorzystano. Także Władysław Sanguszko, postać o dwóch twarzach, wspaniała karta, walczy w powstaniu listopadowym i tak dalej. Patriotyzm niekwestionowany, ale jednak ostrożny wobec spisków i powstań. No i Rabacja Galicyjska. To, że jego włościa zostały oszczędzone. W 1900 roku myśmy wszystko zapomnieli, mego dziada w Kiłosie. Tak. Weselu Wyspiańskiego. No pojawia się duch Jakuba Szeli, jeden z tych czterech postaci, tak? Czyli ciągle to była kwestia, mija pół wieku, ale ciągle tak była mocna w świadomości. Ważny problem. No. Właśnie tych relacji dwór-wieś, tak? Miejsca w Tarnowie, właśnie ten czas Eustachego Władysława, czyli XIX wiek, to nie tylko pałac w Gumniskach, ale to, co widzimy po lewej stronie, to jest skrzyżowanie Wałowej i Krakowskiej, tak zwany Hotel Krakowski. To był jeden z najbardziej okazałych budynków, Hotel Krakowski.
jeden z najbardziej okazałych budynków, który był w rękach rodziny Sanguszków. Tutaj się spotykali najzamożniejsi mieszkańcy Tarnowa, ale także ci, co przybywali w interesach. Tutaj spiskowano, w zasadzie pod nosem Austriaków, bo po drugiej stronie była siedziba starostwa, czyli władzy zaborczej. Także Hotel Krakowski ma niesamowitą swoją historię. Tutaj odsyłam do choćby ostatnich książek mojego taty, to Życie towarzyskie Tarnowa na przełomie XIX i XX. Hotel Krakowski się przewija nieustannie. Miejsce spotkań, miejsce spisków. To jest też miejsce, gdzie przez jedną noc przebywał dyktator powstania styczniowego Marian Langiewicz ze swoją miłością Heleną Pustowojtówną, która poszła do powstania w przebraniu chłopca. I po podaniu się do dymisji Langiewicz ucieka z zaboru rosyjskiego, trafia w ręce Austriaków. Austriacy go wiozą do Krakowa, ale tą jedną noc spędza w hotelu krakowskim. Helena przygotowuje przebranie kobiece, żeby uciec z tej niewoli austriackiej, ale Marian Langiewicz już chyba zwątpił, nie wierzył w sens dalszej walki i nie przystał na ten pomysł. Także no, Hotel Krakowski, ale to posiada własność Sanguszków do pewnego momentu, ma swoją osobną, wspaniałą historię. Druga strona, dzisiaj Placu Sobieskiego, tak? Druga strona, czyli ten budynek, który dzisiaj niestety jest w kiepskim stanie, ta kwestia jego remontu, która się ciągnie, prywatny właściciel, który kompletnie nie jest zainteresowany, jedna z najbardziej okazałych kamienic, to był też pałac Sanguszków, nawet starszy niż Bumiska. Właśnie ta druga strona, potem siedziba starostwa, tak jak tutaj na tej karcie pocztowej. Nie wiem, czy jasność jest? Dobrze? A nie, może pocztówka jest taka ciemniejsza, tak? Więc to też była posiadłość Sanguszków. Siedziba Sanguszków wcześniej, zanim wybudowano pałac w Gumnistach, czyli w XVIII wieku, a potem siedziba władz austriackich. No i też smutna historia, właśnie w 1846. Tam urzędował ten, który umiejętnie zmanipulował wszystkich i rozegrał dla Austrii fantastycznie tą sprawę, czyli starosta Józef Breń. Mam taką ciekawą historię, bo tam jest fotograf Henna. I on w czasie... Po drugiej stronie, prawda? W środku tam się wchodził. Tak. No i tam była taka sytuacja, że w czasie wojny w 1942 roku przyszedł Niemiec i zapytał się, czy to jest właścicielem wieczoru pistolet Groszczy. Bo ja tam byłem, bo tam rozmawiałem z tym fotografem, właśnie z fotografem zajmowałem. I on mi opowiadał historię w ogóle, coś wspaniałego. Mm-hmm. On jest jakby następcą tego fotografa. No takie historie, jak się ich nie spisze. No to przypadają. Tak to przypadają. Jest w Tarnowie rocznik tarnowski, jedyne pismo, które co roku wychodzi. 22 rok, a jest hotel na nie wiem, to jest Polonia chyba, to Żyd zeszedł z Pilińskim, tak. Chciał się wykupić Niemcowi, to ten wyciągnął pistolet, zaszczelił do tych pieniędzy. Tak, ale tablica jest, która to upamiętnia, natomiast Rembrandtem nic nie upamiętnia. No, Rembrandtem po prostu w tym czasie był taki dzień, że po prostu, jak się Żyd pojawił, to strzelali. Odstrzelali. To jest to samo miejsce, Plac Sobieskiego, po lewej stronie Hotel Krakowski, po prawej właśnie późniejsze starostwo. No i sklep, który Państwo na pewno pamiętają, u Bracha. W starszym pokoleniu ta nazwa jeszcze funkcjonuje, w młodszym już. Ale to oczywiście to już nie było w rękach Sanguszków, tak? To tylko tak w ramach dodatkowej informacji. I ten obszar pomiędzy dworcem, linią kolejową, kościołem misjonarzy, który też powstaje tak naprawdę kościół misjonarzy z początku XX wieku, kościół garnizonowy, powstaje na ziemi, którą Sanguszkowie nieodpłatnie przekazali kurii. Tak? Także to, no tutaj jest tyle tych można znaleźć rozmaitych aluzji.
browar książąt Sangłuszków, tereny, na których później był Owintar, Klub Tarnowia, tak? Ten ogromny obszar też należał do rodziny Sangłuszków, a piwo czy inne jakieś napoje wzmocnione, produkowane, były znane na całą Galicję. Chryszowie Stadnia Koni, nie? Proszę? Chryszowie Stadnia Koni. Chryszowie Stadnina Koni. Sanduszkowie mieli Klikową, Chryszów i Gumniska. I Gumniska. Trzy stadniny koni. Żoną Władysława, tego o dwóch twarzach, którego przed chwileczką charakteryzowałem, była znana ze swojej pobożności, niezwykła erudytka, świetnie wykształcona kobieta o wspaniałych manierach, jaką była Izabela Sangłuszkowa. Mają ją Państwo na tym obrazie. Ona słynęła z pobożności. Wielką jej zasługą było ufundowanie Towarzystwa Dobroczynności w Tarnowie. Ona się przyczyniła do stworzenia tej organizacji, a to towarzystwo wybudowało ochronkę dla dzieci, które były ofiarami rabacji z 1846 roku. Pierwotnie ta ochronka była koło w tym miejscu, gdzie kościół misjonarzy, natomiast potem została przeniesiona na ulicę Ogrodową, czyli dzisiaj Bema, tam gdzie ma siedzibę RDN, czyli naprzeciwko w zasadzie szkoły gastronomika, tak? Ekonomiczno-gastronomicznej. Tak, ta ochronka założona przez Izabelę, potem przez Konstancję kontynuowana ta ochronka, jakoś tak zapadła w pamięci Tarnowian, bo to jest taki też symbol tej filantropii. Tutaj w zasadzie jak patrzymy na poszczególnych przedstawicieli rodu Sangłuszków, to oczywiście tak ogromna fortuna, ale nie zamykanie się w tym bajecznym bogactwie, no bo co można z tymi pieniędzmi robić? Mamy fantastyczną tutaj działalność dobroczynną, mamy fundowane rozmaite ochronki, szkoły, pomoc dla ubogich, więc kościoły tutaj, Konstancja będzie, zaraz o tym powiem, więc no, ta działalność dobroczynna, wspieranie edukacji, Sangłuszkowie mieli wspaniałe zbiory książkowe, więc Izabela jest tutaj pokazana z książką, bo ona była wielką miłośniczką książek. Szczęśliwie te książki wywiezione z, choćby z pałacu w Gumniskach podczas II wojny światowej, one dzisiaj są we Wrocławiu, one dzisiaj są w Krakowie, w zasobach państwowych, w archiwach, w bibliotekach, ale to były ogromne księgozbiory idące w tysiące wspaniałych woluminów. Także Izabela jest tutaj, ona słynęła z pobożności, z każdym kolejnym rokiem ta jej religijność się jeszcze bardziej pogłębiała, należała do rozmaitych towarzystw, ale ona jest pokazana tutaj z książką właśnie. Tak? Czyli to też takie nawiązanie do jej erudycji, do tego, co było pasją jej życia. Ona ze związkiem z Władysławem miała piątkę dzieci. Z tej piątki jednym z tych dzieci była córka Helena, która z kolei była taka też to jest jeszcze tuż przed śmiercią Izabela z Władysławem. Izabela i Władysław, tutaj kawałeczek jego. A w jakich latach żyła? Izabela to jest 1808, umiera w 1890 roku. Czyli Władysław, a wcześniej Eustachy, to jest XIX wiek. Nie? Oni są tutaj właścicielami hrabstwa tarnowskiego w tym czasie. Natomiast mówię o Helenie, a to zaraz wrócę jeszcze do kapcji. Helena, córka Władysława i Izabeli, była uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. Na pewno było to dla niej powodem do satysfakcji, to jej uwielbienie, z którym się spotykała wszędzie, gdzie się pojawiła. To, że najlepsi portreciści w Europie szukali tylko okazji, żeby ją, jej portret namalować, ale z drugiej strony do końca życia nigdy nie wyszła za mąż. Kolejka się ustawiała. Ona te zaloty odrzucała. Wielokrotnie była zaręczona. Nie? Ale zrywała te zaręczyny, bo
coś tam nie pasowało. Mówi się o jej miłości, że tą jej miłością był mąż jej siostry Jadwigi, Adam Sapieha. Z nim miała dzieci, które jej siostra Jadwiga zresztą wzięła później po jej śmierci, czy nawet coś na wychowanie, wybaczała swojej siostrze. Także to zdjęcie, kiedy Helena jest już troszkę starsza, nie? Bo są też takie, kiedy jest młodziutką dziewczyną, no to fantastycznie nie bywała uroda, no ale z drugiej strony nigdy nie wyszła za mąż. Dzieci miała, no ale można powiedzieć nie ślubne. Podobnie jest teraz. Helena umarła w Krakowie, ale została złożona i właśnie tutaj pojawia się kaplica, którą będziemy widzieć w środę. Kaplica rodowa Sanguszków na cmentarzu starym. Jak umarł Władysław w 1870, tak, Sanguszkowie wcześniej byli chowani na cmentarzu, ale w grobowcach, to właśnie owa Izabella, ta erudytka, ta tak niezwykle pobożna, zdecydowała się, no musimy stworzyć coś, co będzie symbolem potęgi rodu i będzie pokazywało mieszkańcom Tarnowa rolę tej rodziny. I za sprawą właśnie Izabeli w roku 1870, po śmierci jej męża Władysława, zostaje wybudowana ta neoromańska kaplica Sanguszków na cmentarzu starym, gdzie wszyscy ci, o których wspomniałem, Hieronim, tak, Eustachy, Władysław, Helena chociaż umiera w Krakowie, ale w 1890 uroczyście jest pochowana w tej kaplicy. I potem następni właściciele Hrabstwa Tarnowskiego są pochowani w kaplicy na cmentarzu starym. Ona jest na co dzień zamknięta, ale na 1 listopada jest otwierana. Jakby Państwo chcieli wejść do środka, zobaczyć te grobowce, napisy, inskrypcje, epitafia, no to jest ten najlepszy moment. Raz w roku jest kaplica otwierana na cmentarzu starym. I Helena, jedna z najpiękniejszych Europejek, też została w tej kaplicy. Konkurowana z Modrzyniecką, z którą się znała, z którą wymieniała korespondencję. I tak, można powiedzieć, że była ta konkurencja była obecna. Najmłodsze dziecko, bo była piątka. Helena była jedną z tej piątki. Ale najmłodszym dzieckiem Władysława i Izabeli był kolejny tutaj Eustachy, bo mamy to imię, które się przebija. Eustachy Sanguszko, który się poświęcił potem, zrobił całkiem niezłą karierę polityczną już w autonomii galicyjskiej. Już te szanse od lat 60. XIX wieku, te szanse dla Polaków w zaborze austriackim w ramach autonomii były o wiele większe, bo istniały struktury samorządowe na szczeblu gminy, powiatu, całej Galicji, czyli całej prowincji i tak dalej. Eustachy był najpierw posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie, ale także do Rady Państwa w Wiedniu, a potem był marszałkiem krajowym, czyli można powiedzieć takim najważniejszą postacią w samorządzie galicyjskim, a potem z ramienia cesarza był namiestnikiem Galicji. To już była funkcja państwowa. Różnie jest oceniany przez współczesnych, jedni pozytywnie, inni, że raczej był w swoich decyzjach za bardzo miękki, że nie podejmował szybko decyzji, kiedy była taka potrzeba. W każdym razie częściej był we Lwowie, częściej był w Wiedniu, a rolę administratora, czy dbania o te wszystkie tutaj włościa przejmie jego żona Konstancja. A jaki stosunek mieli Sanguszkowie do konserwatystów, sensie kultur krakowskich? No na przykład Eustachy Sanguszko był człowiekiem związanym z konserwatystami, ze Stańczykami, z Tarnowskim, z Bobrzyńskim. Można powiedzieć, że to był ich człowiek. Konserwatyści wschodni, tak zwani Podolacy, ci z terenów Ukrainy, oni mieli inne zapatrywanie. Natomiast Eustachy był bliżej krakowskich konserwatystów, właśnie owych Stańczyków. Im zawdzięczał te funkcje właśnie. Żona Konstancja, bo tutaj mamy tak, mamy kaplicę
na starym cmentarzu, ale jeden z Anguszków, który jest pochowany w katedrze tarnowskiej, znaczy nie pochowany, tylko jest jego pomnik, bo pochowany jest Eustachy na starym cmentarzu, ale żona Konstancja po jego śmierci w 1903 roku ufundowała mu nagrobek, pomnik w katedrze tarnowskiej autorstwa Antoniego Madejskiego. Na to nazwisko warto zwrócić uwagę, bo to był taki nadworny, można powiedzieć, artysta, rzeźbiarz, który wykonał wiele dzieł związanych z Anguszkami. Antoni Madejski. On jest autorem tego pomnika Eustachego w katedrze tarnowskiej. I mamy Konstancję, ale tą fotografię w zbiorach mojego taty, a teraz moi. To jest ta sama fotografia. Ona też piękno tych fotografii sprzed 100 lat. Jest tutaj opisana z tyłu Tadeusz Mroczkowski, wybitny fotograf tarnowski. Piękna tutaj witryna z tyłu i tak dalej. Zaraz Państwu prześlę tą fotografię. Jest taka cegielnia Konstancja. Cegielnia Konstancja, tak. Cegielnia, która sąsiadowała z tartakiem Roman. Bo to jest Roman. Młody Roman. To jest powiązanie. Tak. Konstancja z Eustachem doczekała się w końcu jednego swojego dziecka, owego Romana, rok 1901, rodzi się Roman. Tu mamy Konstancję, nie wiem ile będzie miał Roman lat, 3, 4, 5, to jest początek XX wieku. Jedno tylko dziecko mieli, na szczęście chłopca, który przedłużył właśnie, to było oczko w głowie Konstancji, ale ile potem jej jednak sprawi takiego kłopotu, zaraz o tym sobie powiemy. Ale pokazuję Państwu tą fotografię, jest z opisem właśnie Konstancja. To ja mam wariować. No, to jest taka tektura. Ale ksero zrobić bez eksetu. To właśnie, bo to sugerowali Państwo kościoły, tak? Kościół misjonarzy na Struślinie, na gruncie Sanguszków, nie? Przekazanych miast, znaczy kurii, tak? Natomiast Konstancja, tak szczęśliwa po narodzinach jednego Romana, funduje kościół w Porębie Radnej, neogotycki, który Państwo widzą, Poręba Radna, tak jak jedziemy od Tarnowa, to mijamy właśnie przez Tarnowiec i tak dalej, Poręba Radna, po prawej stronie cmentarz, po lewej ten kościół. Tak. Natomiast rok 1904-1905. Roman ma 3 lata, Konstancja jest tak szczęśliwa, że funduje te kościoły właśnie też jako rodzaj takiej wdzięczności za narodziny tego jedynego swojego syna. Więc Poręba Radna i Piotrkowice. Tutaj między koło Tuchowa, tak? Koło Łowczowka i Tuchowa Piotrkowice. Oba kościoły projektuje wybitny architekt Sas Zubrzycki. I ten w Porębie Radnej, i ten w Piotrkowicach. I tutaj wracam, pokazuję znowu młodego Romana z tym, co stanie się wielką jego pasją. Znaczy pasji miał niezliczoną ilość, ale konie. To, co zrobił właśnie w Gumniskach, w Chyszowie i w Klikowej, zakładając te, znaczy stawiny już były, ale on się przyczynia do tego, że będą tam hodowane konie najczystszej krwi arabskiej, tak? Wchodzi we współpracę z Bogdanem Ziętarskim, to też był wielki pasjonat. Jako jedyni w Europie będą sprowadzać te najczystsze Araby ze źródła. Bogdan Ziętarski uda się w kilka wypraw do Arabii Saudyjskiej, na Półwysep Arabski, żeby klacze i ogiery, które później będą łączone ze sobą, żeby byli potomkowie, ci potomkowie do dzisiaj w świecie miłośników koni są obecni, bo te konie mają swoje rodowody, które są rozpisane na kilkaset lat. Czasami bardziej niż ludzie.
W sierpniu ma być w Janowie Podlaskim, ma być kolejny festiwal, czy kolejny ten pokaz konia arabskiego właśnie w Stadninie Janowskiej. No tak jak mówię, potomkowie tych koni, które Ziętarski na zamówienie Romana Sanguszki sprowadził ze samego źródła, ci potomkowie są nadal obecni w tym świecie bardzo wąskim, bardzo elitarnym, bo to są pieniądze przeogromne. No te konie, Araby, tutaj mamy no, kwoty oszałamiające, ile trzeba za nie zapłacić. Także Roman, oprócz tego, że był uważany za takiego chyba największego w tym owym czasie bawidamka w Tarnowie, bo człowiek, który miał za przyjaciół artystów, inżynierów, co się też powiąże z jego życiem, człowiek, który no, on potrafił świetnie dbać o to, co mu po rodzinie zostało, o te ogromne posiadłości tutaj, gumiska i tak dalej, wszystko to, co otaczało. Potrafił być świetnym menedżerem, ale też potrafił cieszyć się życiem i tym swoim bogactwem. Zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym listę 500 najzamożniejszych ziemian, arystokratów w Polsce. Roman Sanguszko był na 30. miejscu. No to więc miał co wydawać. Automobile, on był zapalonym pasjonatem samochodów, więc Rolls Royce. Najlepsze samochody. Tak. Więc automobilista, ale konie to była jego szczególna miłość i ten związek z Bogdanem Ziętarskim owocuje. To są jedyni wówczas hodowcy w Europie, którzy jadą po te konie. Ziętarski jechał, a Roman go opłaca. Którzy jechał do źródła, na Półwysep Arabski i stał z tymi szejkami, hodowcami i sprowadza te klacze i ogiery do Gumlisk, tak? Do Klikowej. Do Nachyszu. Nie? Coś niezwykłego. Proszę? Ta pierwsza wyprawa Ziętarskiego to przywieziono bodajże 9 koni. Chyba 5 ogierów, 4 klacze. A potem robiono wszystko, żeby te one się łączyły, żeby byli potomkowie. A ci potomkowie byli sprzedawani po całej Polsce i po całej Europie. Za jednego konia zapłacono $1 000 000. Wtedy. $1 000 000 wtedy. 100 lat temu, no, 90. To jest wielokrotność tej sumy. To jest wielokrotność. Tak. I właśnie dzięki Ziętarskiemu. A w Tarnowie też były organizowane kubiści. Mogły być, musiałbym to sprawdzić. Musiały być, bo jak Niemcy przejęli Gumiska w 1942-1943 roku zrobili paradeką. Niemcy, podczas okupacji. Więc musiały być wcześniej. Na pewno były pokazy. Na pewno były wyścigi. Był to taki. No. Także Roman Sanguszko. Nie. No tu mamy go z Ziętarskim właśnie. Ziętarskim, który no, został ubrany jest w tym stroju arabskim, beduińskim. Tak jak to się wyprawiał na ten obszary wówczas Półwyspu Arabskiego. Rok 31 i Roman Sanguszko z jednym z tych koników. I tutaj właśnie była ta mowa o tych kargach, tak? Których tutaj jeden z panów zwrócił na to coś niesamowitego, co matkę Romana Konstancję przyprawiała o wielki ból głowy, tak? Chyba związek, mezalians, chyba najbardziej spektakularny w historii Tarnowa. Roman słynął z miłostek, tak? On był kandydaturą numer jeden w Tarnowie. Nie? No wiele. Czyli on był sztabem, tylko kobiety się zmieniały. Tak. Natomiast żadna kobieta nie zawadnęła nim tak, żeby myślał o żeńcu. I oto w roku 30. A tak jak powiedziałem, Roman obracał się, jemu imponowali inżynierowie, którzy zostali zatrudnieni w Mościcach, na Świerczkowie, w nowo powstałej fabryce azotowej. W związku, tak, rok 28 to jest ten moment, kiedy fabryka powstaje, zostaje uruchomiona. Znakomici inżynierowie po Politechnice Lwowskiej nie tylko są sprowadzeni, bo trzeba przecież... Tak.
i mieszkają w, tym, w tych willach, które sąsiadują z zakłada, dzisiaj z, przed Azotami. Przed Azotami. W roku 30 jest zaproszony Roman do domu inżyniera Tadeusza Krynickiego, któremu podlegał wydział parowy azotu. Tak? Jest zaproszony. Znali się wcześniej z polowań. O, jeszcze Roman miał kolejna pasja polowania. Samochody, konie, polowania, no wszystko to się wiązało. Było go stać. Zostaje zaproszony na imieniny Tadeusza do inżyniera Tadeusza Krynickiego i tam poznaje Wandę Krynicką. Ona ma 36 lat, Roman ma 29, no od samego prochu jest już coś w tych oczach i Romana, i Wandy zaczyna się coś tlić. No. Wybucha miłość, wybucha ewidentna miłość, ale na tyle chyba potężna, że nie liczą się oboje z konsekwencjami. Kiedy Wanda w roku następnym wyjedzie, ponieważ ona chorowała, była już pod 40, wyjedzie najpierw do Wenecji, potem na Rywierę Francuską, Roman do niej dołączy i tam będą spędzać czas. I na tyle będzie to już głęboki związek, że Wanda poprosi, aby jej córeczka z poprzedniego związku z inżynierem klinickim Basia została jej przywieziona. Basia do niej przyjechała, jest rok 31. Wanda już nigdy od tego momentu nie wróci do swojego męża, inżyniera Tadeusza Krynickiego, znakomitego specjalisty. Jest rok 31. I to, co z tymi kartami, co opisuję też fantastycznie, to odsyłam do mojego taty, do tej drugiej części życia towarzyskiego, to spotkanie w 36 roku w Bristolu, w specjalnie przygotowanym pokoju, gdzie Roman czeka na rozmowę, na wizytę, która pewnie nie była łatwą rozmową. Na pewno się stresował. Czeka właśnie na inżyniera Krynickiego. Minęło już 5 lat, od kiedy on nie widział ani Wandy, ani swojej córki Basi, bo byli za granicą. I jest to spotkanie w Bristolu. I Roman, książę Roman Sanguszko czeka. Czeka, troszkę się denerwuje i prosi kelnera o karty. O talię kart, żeby sobie pasjansa ustawić, tak? Żeby się troszkę zrelaksować. Przychodzi inżynier Tadeusz Krynicki, rozmawiają kilkadziesiąt minut, ale inżynier Krynicki zgadza się na wszystko. Już od kilku lat nie widział żony, nie miał już nic do stracenia. Zgadza się, zgodził się na rozwód. Przede wszystkim zgodził się na rozwód z Wandą Krynicką. Ten rozwód został udzielony i w roku następnym, w 37, w kwietniu pod Paryżem odbył się ślub księcia Romana Sanguszki z Wandą Krynicką. Ona już wtedy choruje, ona już wtedy jest w ciąży, rodzi ich jedynego syna Piotra, który przedłuży ród Sanguszków, ale lekarze ją ostrzegali, że w wieku tych 42 lat, 41, to już może być groźne dla zdrowia. Także ona rodzi, jest ślub pod Paryżą, przechodzą na anglikanizm, bo no, musieli zmienić wiarę, bo Kościół katolicki nie pozwoliłby na to. Niesamowity mezalian, więc jest ślub, potem rodzi Piotra, a w grudniu umiera Wanda Krynicka, Wanda Sanguszkowa, tak? Ale wpierw Krynicka umiera. Natomiast wszystkiemu temu przyglądała się księżna Konstancja, tak? Też bardzo pobożna osoba. Ona nie zaakceptowała Wandy, ona jej nigdy nie zobaczyła, natomiast z racji miłości do swojego jedynego syna pozwoliła na jej pogrzeb w Tarnowie, w kaplicy Sanguszków na cmentarzu starym. I ten pogrzeb się odbył. To jest jeszcze, to jest ten pogrzeb, zdjęcie z pogrzebu, Roman ewidentnie zrozpaczony z ową. Tutaj stoi ta Basia, którą oczywiście potem on zaadoptował, tak? Basia Krynicka, którą zaadoptował i stoi właśnie Roman na cmentarzu starym, na tym pogrzebie, gdzie cały Tarnów na ten pogrzeb przyszedł, a inżynier Tadeusz Krynicki no zaakceptował, musiał zaakceptować, to jest inżynier Tadeusz Krynicki, fantastyczny fachowiec, no zaakceptował to, co się stało. Nie, największy chyba mezalians, jeden z najgłośniejszych związków miłości w historii Tarnowa, księżna Konstancja, tak jak powiedziałem,
no, na pewno była w dużym szoku, no, ale ostatecznie zaakceptowała tą sytuację, chociaż Wandę nikt. Już na sam koniec, drodzy Państwo, ostatnio, dosłownie kilka tygodni temu była wystawa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, króciutko niestety trwała. To byli Sanguszkowie na obrazach Kossaków, rodzina Kossaków. Ja wspomniałem Antoniego Madejskiego, bo on projektuje te nagrobki, pomniki, ale Kossakowie to wszyscy w zasadzie, a przez cała rodzina, przez kilka pokoleń maluje portrety i to są najlepsi malarze batalistyczni, czyli scen wojennych i koni. Tak? Kossakowie malowali Sanguszków. Juliusz, ojciec był najlepszy chyba z nich wszystkich, bo Wojciech to taki po prostu hurra. W każdym województwie bardzo krótka wystawa, ale w Muzeum Okręgowym wyeksponowano kilka obrazów, które ma muzeum Kossaków, malujących właśnie, czy to konie z tych stadnin, czy samych Sanguszków. Tu mamy Romana. Tu mamy Romana Sanguszkę na tym obrazie. Wojciecha Kossaka. Tak, Wojciecha Kossaka, no gdzieś pewnie początek XX wieku, bo Roman, który się urodził w 1901, tu ma, nie wiem, 6-7 lat. To jest ta wystawa, tutaj wyeksponowana, ponieważ zachowały się te księgi rodowe tych koni, tych Arabów. Tak jak powiedziałem, to czasami ludzie nie mogą się pochwalić takim, a tutaj te konie, jaka klacz, rogu urodzenia, wszystko i tutaj zachowała się właśnie z Gunisk. Coś niesamowitego, jaki ten wywód, rodowód jest. Jest przedstawiony. Tutaj te koniki namalowane przez Kossaków. I ostatnia rzecz, to jest pałac w Gumniskach i kaplica rodowa Sanguszków, która teraz ma być, jest remontowana i ma być przywrócona do pierwotnego wyglądu. To jest kwestia w grudniu poprzedniego roku dogadała się. Proszę? Decyzja, że ma być odnawiana, żeby z wystroju zachował się tylko jakiś mszał w środku. Trzeba to będzie odtworzyć na podstawie starych jakichś fotografii i tak dalej. Ma być odtworzona, wyremontowana. Pałac ślubów ma zgodzić się z Sanguszkami? Nie, pałac ślubów nie. Rodzina Goldmanów, tak zwana Goldmanówka, w jakimś tam na początku chyba XX wieku przejęła to. No potem to traci, dlatego ostatnio były takie spory. Ale coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, Konstancja. Wracam do Konstancji. Wracam jeszcze tylko na koniec, bo powiedziałem, że to ona. Konstancja, ona była ostatnim lokatorem pałacu w Gumniskach. Tak? Najpierw Niemcy podczas okupacji wydzielili dwa pokoiki, gdzie mogła żyć, mieszkać. Dwa pokoiki, przetrwała tak okupację, ale nowa władza ludowa nie pozwoliła, wyrzuciła ją, tą staruszkę, która miała po 80, wyrzuciła ją i umiera w zabudowaniach biskupik za katedrą, umiera u biskupa tarnowskiego Konstancja i ona w 1946 roku jest ostatnią, która zostaje pochowana na starym cmentarzu. A Roman podczas wojny wyjeżdża, no, ucieka z Polski, ostatecznie trafił do Brazylii, tam jeszcze dwukrotnie był żonaty, działalność polonijna, gospodarowanie fortuną, którą częściowo traci, no bo władza ludowa ją znacjonalizowała i tak dalej. Doczekał się syna, był ten syn Piotr, tak, z Wandą. No. On umarł w 1984. Piotr miał syna. Rok 73, tylko mi padło z głowy, jak się nazywa teraz ten syn, który żyje. Paweł Sanguszko, tak, który w Tarnowie otrzymał honorowe obywatelstwo. Natomiast chyba Paweł ma córkę, tylko jedną córkę ma. Więc być może, a jest jeszcze młody mężczyzną. Ale niewykluczone, że może być koniec, bo ta córeczka wyjdzie, zmieni nazwisko i będzie koniec. Tarnowski, Sanguszko. A mojego pradziadka chyba kuzyn grywał jako muzyka u Sanguszków na liże.
I pod tym zostało mu przepisko rodowe Lirok. W Krasiczynie jest pochowana jedna z samorzutów. Nie pamiętam imienia. No trzeba byłoby sprawdzić. Ród był, tak? Ja tylko się skoncentrowałem na tych, którzy mieli związek z Tarnowem. Bo o tych już, tak jak Władysławski zabrał miałem piątkę dzieci, to każdy z tych jest... Jadwiga Zasapiechę i tak dalej, ktoś tam, coś tam, to może było... Był jeszcze Paweł Roman, ten tak zwany Sybira, którego bolszewicy w Sławnicie zadźgali. Też osobna historia, który jest, któremu Konstancja fundowała dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Gumiskach potem była szkoła, taka szkoła istnieje do dzisiaj, obchodziła niedawno swoje 140 lat. Tam kolegę miałem dyrektora, to jest Gumiski z Marsz. To dzisiaj jest tylko, jako ogrodu, to jest tylko klasa do niepełnosprawnych. No, to tak widzicie. Ale ukwiecenie na przykład to zleca miasto. Nie ma szkoły po prostu ogrodniczej w tej budynku. 30 lat temu już były postulaty, że tam nie powinno być szkoły, tam powinno być muzeum Stanów. Tam była jakaś izba pamięci. Ale grunty, bo tam jest gruntu 80 hektarów i miasto chciało cawca na to zrobić od jednego. Bo grunty przejąć i sprzedać. No, jaki będzie los dalszy tego wszystkiego? Na szczycie się zobaczymy. Czyli pani Władysława nie dotarła jednak? Nie. Ale co państwo wiedzą o, bo mówicie państwo o, że w krzyżu było... Nie, był sam górzak. Był zarządca, to było na Wiśniowej. Zostały budynki podwórskie. No jeszcze czworaki są. Mieszkania komunalne. No to tyle zostało. Gorzelnia była do... Czyli była gorzelnia. A tu jakieś gospodarcze... Przy Małdzie był nas taki po prostu ogólny się nazywał i tam był taki stary budynek, była szkoła podstawowa. Ja tam troszkę uczyłem. To był też, no to tak było jak jest w ciotce, no czy nie. Nie miał gruntu, a po prostu do końca się dzierżna budynek. Byli ludzie, którzy brali udział w powstaniu i za to skończył powrotem na Jocie. Aha, i pani Władysława pracowała tam, tak? Pracowała. Nie, ona, pani Władzia z roku 30. Ja jako dziecko właśnie chciałam się dopytać, dlaczego ona tam ciągle się w tym środowisku obracała i skąd tam świetnie pamiętała szczegóły. Zmuszany pożonek, ponumerowane zwierzęta, w tych stajniach, to niesłychanie tam było. I zarządzeń, jak to się ale wszystko odbywało. Ale szczęśliwie mówi pani, że jest pani Władysława nagrana. Jest, tak? Jest. No to jest, dobrze. Pani Wyszkuła, my nagraną mamy. Tak, tak. Było tak, dopóki nie ulegnie to zapomnienie. Dopóki było po prostu to pańskie tak zwane, czyli to było używanie i ludzie robili tam jako tak, ludzie przychodzili, robili, mieli za to, dostawali za to po prostu prowiant na zimę. Z chwilą przejęcia przez po prostu po uwłaszczeniu, no to dostali po kawałku pola, zrobił się taki bałagan, że ludzie zaczynali po prostu nie mieli nic, bo no nie mieli maszyn, nie mieli nic, żeby to poprawiać. I sytuacja się ogromnie pogorszyła. Zanim doszli do umiejętności, to się wydawali, że powymierają z głodu. No tak, tak. No i tak było, ta sytuacja, kiedy tutaj pypeń w 40 roku nie wolno było na przykład iść na ścierlisko i zbierać kusia. Niemiec pilnował z karabinem ścierliska. A dzieci tam, tak kobieta mi powiedziała, że chodziły, obrywały te kłosy, jak już były, i jadły te kłosy. Nie wolno było jeść żyta, to bo życie, to jak żyje żyto, to była stracia. No, wiemy jakie realia były podczas okupacji. Na jej oczach Niemiec zaszczelił Żydówkę, która uciekała. Młodym sobie to trudno usłyszeć. I on za taczki wzięli tam, ktoś kazał na taczki, wywieźli z pola i zakopali. Ta stara kobieta, ja się tak zastanawiam, bo jednak mimo wszystko jesteśmy troszkę edukacyjnie skażeni taką wizją, pamiętacie ze szkoły historii, że te rody ziemiańskie, magnackie, to ci piopnicy, a ten biedny chłop, pańszczyźniany, ale sądzę, ale wydaje mi się, że teraz mamy już inne spojrzenie na te sprawy, wydaje mi się, że sami Myszkowie, chociaż byli bajecznie, ale jednak to, że oni dbali o to wszystko, to też przekładało się na to, że ci ludzie, którzy tam... można było żyć. O właśnie, że ludzie, którzy tam pracowali, było to też korzystne. Tak,
korzysta, bo sami nie potrafili. Właśnie, bo potem nagle jak zostali, otrzymali tą ziemię, no, to była ziemia i... Jeden lepiej gospodarował, a drugi to wszystko przekulał na przykład, nie? Tak się stało na przykład w sytuacji w 90 roku, jak Albania domagali się wszystko podzielić równo przez wszystkich. Jak tylko szklania, to 50 wziął jednej szybie. Co dzieje się stało? Tak. Nikt nie miał nic. To ja po rozwodzie, telewizor na kół. Ja Państwu bardzo dziękuję przede wszystkim za tak liczny udział, bo to wakacje ukrop za, a że Państwu się chciało. Bardzo Państwu, będziemy się widzieć w środę. Tak, właśnie, będzie kontynuacja. Na cmentarzu, nie wiem, ale co 10, czy jednak może 9, będzie troszkę słodnie. Ja bym o 8 zrobiła, tylko już poszła informacja. No, ja obawiam się, że ktoś może przyjść kurczę o 10 i będzie zawiedziony. No, na szczęście jest dużo cień. Są drzewa, tą jedną godzinkę przeżyjemy. I tak po południu będzie najgorzej. A przez południe się znosi. Czyli 10. No, spotkamy się jeszcze nie raz z panem Wojtkiem i mam pomysł na wycieczkę po Tarnowie. Pomówiliśmy tu o księgozbiorze Sanguszku. Miejska Biblioteka Publiczna ma dział starych druków, gdzie są właśnie książki ze Słabuty, spod Chorców i z Gumnisk. No to jest tylko część tego księgozbioru, niewielka, ale jest na przykład dużo korespondencji. I tam jakbyśmy poprosili o wykład panią Basię Sarczyk, to by piękna nam kurczę i pokazała te starodruki i poczytała trochę właśnie tej korespondencji i mielibyśmy uzupełnienie tego dzisiejszego wykładu. Tak. Ale to zrobimy we wrześniu. No właśnie, a w środę będziemy się widzieć, także ja Państwu bardzo dzisiaj dziękuję. Na 10. Jednak na 10. Tak.